Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książa z kanału Konrad Książa Giełda Pieniądze Inwestycje. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch spółkach no, z tej samej branży, chociaż spółki dosyć mocno różnią się kapitalizacją. Mowa tutaj o branży budowlanej, a dzisiaj porozmawiamy o Budimexie oraz o spółce Mirbud. No, jedna wyceniana na okolice 16 miliardów, no, druga próbuje dobić do miliarda, ale jeszcze trochę jej brakuje, jeżeli chodzi właśnie o kapitalizację. W każdym razie, jeżeli chodzi o budownictwo, no, to często my i budowlanie, Dimex i Mirbud kojarzymy z budownictwem drogowym, co nie do końca jest sprawną, bo nie tylko tym się zajmują, chociażby jeżeli chodzi o kolej, Budimex już od dawna wszedł w kolej, Mirbud sam też postanowił wejść właśnie w to budownictwo kolejowe poprzez zakup pakietu spółki Torpol. Mówią o tym też, że będą dalej rozwijali się właśnie w tym budownictwie kolejowym. No i biorąc pod uwagę to, co w tym momencie się dzieje, to też wiele osób uważa, że ta kolej będzie się mocno rozwijała, więc możliwe, że są to dobre, dobre kierunki. No, jednak biorąc pod uwagę obie spółki, no też są właśnie w tym budownictwie drogowym i są no, silne właśnie w tym budownictwie drogowym. A jeżeli chodzi o Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która ogłasza przetargi właśnie na czy to modernizację dróg, czy to budowę nowych dróg, no to powiedziała, jak to będzie jeżeli chodzi o ten cały 24 rok 215 km wyniesie łączna długość odcinków dróg na jakie w tym roku ogłosi przetargi Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad też będzie 5 odcinków obwodnic, na które przetarg miał być ogłoszony w 2023 roku więc możliwe, że w tym roku się troszeczkę to nawarstwi, 23 i 24 no pamiętajmy też, że jeszcze jest dodatkowo, no, prawdopodobnie będzie odblokowane KPO co oznacza, że wiele kontraktów, które już no, były, yy, na przykład te spółki, jak Budimex, Mirbud mają wybraną ofertę, najlepsza jest ich oferta, jeszcze nie są podpisane kontrakty, właśnie ze względu na to, że czekamy na te, na te pieniądze. Yy, no i tutaj mówimy o tym też, że przy zakończeniu trwających procedur środowiskowych płat przygotowawczych może będzie ogłoszenie przetargów na kolejne 140 km dróg, więc ten 2024 zapowiada się ciekawe, bo w 23 rok 23 zakończył się podpisaniem 16 umów na 216 km, W 22 to było 24 umowy, 2021 to było 46 ale na koniec 23 roku wiele przetargów było w toku 43 zadania były w toku więc właśnie może to się nawarstwi ten 23 i 24 rok obecnie 7 przetargów prowadzonych jest w trybie przetargu nieograniczonego też mówimy o tym że w niektórych przetargach jest, te przetargi są zaskarżane do Krajowej Izby Odwoławczej o tym też sobie powiemy przy okazji Mirbudu, bo tam są pewne pewne przetargi które właśnie są, są w Krajowej Izbie Odwoławczej. W każdym razie mówimy też o tym, że na obecny rok GDTKIA zagłoszenie, zapowiada ogłoszenie przetargów na budowę 25 km przedłużenia autostrady A2. Też mówimy o tym, że w ramach realizacji projektu budowy 100 obwodnic GDTKIA planuje ogłosić przetargi na 14 takich inwestycjach łącznej długości 122 km. No, czyli można powiedzieć, że w tym 24 roku, jeżeli to się oczywiście uda, bo zobaczymy, co się z tego uda, na samych drogach, autostradach będzie co. Będzie co to robić, no a jeszcze dokładamy tutaj oczywiście inne segmenty, jeżeli chodzi właśnie o te spółki Budimex i Mirbud, o których chcę dzisiaj, chcę dzisiaj troszeczkę powiedzieć. Też warto pamiętać o tym, że wykonawcy drogowi, czyli właśnie m.in. Budimex i Mirbud mają waloryzację z limitem 15%, jeszcze do niedawna to było 5%, później zmieniono na 10% i teraz na, na 15%. Chodzi tutaj o to, że jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką, jaka była niedawno, czyli ceny materiałów idą bardzo mocno do góry, czego wykonawca no, nie mógł raczej przewidzieć, na etapie, na etapie robienia tego kosztorysu, no to jest możliwa właśnie waloryzacja, i tutaj mówimy, że ten limit jest teraz podniesiony do 15%. Aneksy są efektem decyzji z 30 października, zwiększającej finansowanie programu budowy dróg krajowych o 2,7 miliarda złotych. No i tutaj mówimy, że w sumie przygotowano 97 umów zmieniających kontrakty, kontrakty aneksów. Dzięki temu oczywiście e, no, wykonawcy e, będą dostawali większe pieniądze, jeżeli te ceny pójdą w górę, bo pamiętajmy o tym, że waloryzacja działa w dwie strony. Gdyby na przykład w tym momencie coś się wydarzyło i, i ceny materiałów budowlanych, koszty robocizny na przykład poszłyby strasznie mocno w dół, no to to nie jest korzystna do końca e, sytuacja dla, dla wykonawców, znaczy no jest korzystna, bo koszty im idą w dół, ale pod względem samej tej waloryzacji, no to waloryzacja byłaby wtedy w drugą stronę, no ale raczej na razie czegoś takiego, Tutaj zbyt mocno nie, nie, nie przewidujemy, no i też trzeba pamiętać właśnie o tych pieniądzach z KPO. Wspierają budowę obwodnic. Pierwsze środki z KPO trafiają na budowę modernizacja polskich dróg na koniec 2023 roku. GDDKIA i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Podpisało dwie umowy o objęcie przedsięwzięć wsparciem z KPO, ich łączna wartość 2,3 miliarda złotych. Ja wiem, że KPO to jest głównie energetyka, też kolej, ale na drogi autostrady też tam będzie, będzie kasa. No więc te wszystkie informacje jakby są korzystne, ale trzeba też pamiętać o tym, że z tym KPO no mogą być pewne problemy, bo jeżeli chodzi właśnie o te pieniądze z KPO, no to niektórzy mówią, że budownictwo może stracić te, te pieniądze. I mówi to, to ciekawe obecny prezes UniBepu, a wcześniej on był prezesem spółki. Budimex. Przez wiele lat był prezesem spółki Budimex. Raczej myślę, że dobrze był, dobrze był oceniany. Mówi, mowa tutaj no, o obecnym prezesie Unibepu, czyli pan Dariusz Blocher, który powiedział, no zwraca uwagę na jedną dosyć istotną rzecz, jeżeli chodzi o KPO, pieniądze mogą być problemem, a nie realną pomocą. Uważam, że dla budownictwa większość środków KPO jest stracona, bo w ciągu dwóch lat nie będzie się dało wykonać rozliczyć tych zadań, no i właśnie to jest ten problem. Rzeczywiście, my mamy określone terminy, do kiedy te pieniądze mogą zostać wykorzystane i kiedy te wszystkie realizacje mają zostać zakończone. Więc teraz, jeżeli nie będzie żadnego dialogu na linii właśnie nasz rząd Unia Europejska i pozostanie to wszystko tak, jak jest, to rzeczywiście te pieniądze mogą być stracone, więc my tutaj liczymy, że no Unia troszeczkę. Pójdzie nam na rękę i wydłuży nam te limity. No ze względu też to na, na to, że, że my no dosyć późno dostajemy te pieniądze. Tak? Wszyscy wiemy, że w 2023 mówiono o tym, że pieniądze do nas przyjdą. No nic takiego się nie wydarzyło. Teraz jest realna szansa na odblokowanie tych, tych środków. No, i trzeba je zużyć dosyć, dosyć szybko, do końca 26 roku, i to może być właśnie problematyczne, że te kontrakty trzeba po prostu zrealizować do tego, tego czasu, więc no tutaj liczymy na to, że jaka, jakiś dialog właśnie na linii rząd Bruksela będzie. Myślę, że jest, to, że jest to możliwe, no ale na ten moment rzeczywiście jest to pewien, pewien problem. A przechodząc już do tych dwóch spółek, o których chcę dzisiaj powiedzieć, zacznijmy sobie od Budimexu. Budimex, to no duża spółka budowlana, to jest oczywiście budownictwo infrastrukturalne, ale nie tylko, budownictwo ogólne, kolejowe, energetyczne, przemysłowe, czyli w tych segmentach, gdzie KPO najmocniej pomoże, oni też oczywiście oczywiście są, obecnie okolice 16 miliardów, jeżeli chodzi o tę wycenę, no i patrząc na to, jak to wyglądało przez ostatni rok, 132 2% dała spółka zarobić inwestorom, i tego wiele osób się obawia. Jak ty, jeżeli myśli o inwestycji właśnie w Budimex, no to obawia się tego wykresu, który idzie bardzo mocno w górę, no to wskaźnikowo, w stosunku do branży, też oni są wysoko, trzeba powiedzieć, nawet bardzo wysoko, ale z drugiej strony, no przychodowo dobrze im idzie na ten moment. I też ta sytuacja finansowa u nich jest, jest dobra, o tym sobie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy, bo to tych oficjalnych wyników, na razie oficjalne wyniki, takie ostateczne mamy za trzeci kwartał, też mamy za czwarty, ale do nich zaraz przejdziemy. No to widzimy, że pomimo tego, że niektóre spółki budowlane borykają się z tym, że z przychodami jest trochę gorzej, no to w Buddymexie raczej czegoś takiego nie ma. Tutaj cały czas te przychody fajnie rosną. I jeżeli chodzi o sam zysk net, to on się trzyma na wysokich poziomach, nawet ostatnio tutaj. W ostatnich kwartałach było to podwyższenie tego wyniku. Zauważmy, jeżeli chodzi właśnie o sam zysk netto 170-180 milionów złotych, no takich wyników z, z, spółka not, nie notowała od momentu sprzedaży Budimex Nieruchomości, bo przypominam, że oni mieli swojego dewelopera Budimex Nieruchomości, sprzedali tego, tego dewelopera, z tego powodu też ten zysk netto w jednym kwartale był bardzo, bardzo wysoki, no ale biorąc pod uwagę tę działalność Budimex już wyłączając Budimex Nieruchomości, no to, no to te 180-170 milionów złotych zysku netto, myślę, że jest naprawdę dobrym wynikiem. Przypominam też, że Budimex jest spółką dywidendową, której no, ta dywidenda jest mocno różna. Zauważmy, że tutaj było i 15 zł i nawet okolice 40 w momencie tej sprzedaży Budimex nieruchomości, ale ostatecznie to jest okolice 16, 17, 18 zł. Raczej tego się tutaj po się spodziewamy. Czyli te wyniki finansowe są dobre i też mówimy właśnie o tym, że jeżeli chodzi o same przychody, one cały czas rosną. To może zachęcać inwestorów, no i mamy też wyniki za czwarty kwartał, oczywiście są wstępne wyniki i odnośnie, odnośnie tych wyników, skonsolidowany wynik finansowy netto 287 milionów złotych wzrost o 107 milionów złotych w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego 287 milionów, milionów złotych, zauważmy, że tutaj jeszcze raz wróćmy sobie do tych wyników kwartalnych ja mówiłem o tym, że te 170 to jest bardzo dobry, bardzo dobry wynik. Tutaj 180 prawie było w czwartym kwartale. No teraz mamy wzrost o 107 milionów, czyli no w okolicach 300 milionów złotych. No takich wyników to Budimex nawet nie robił razem z Budimex nieruchomości, tak? No nie licząc tego momentu, kiedy sprzedali, oczywiście i dostali jednorazowo pieniądze za to. Więc no, wynik naprawdę bardzo, bardzo mocny. Co ciekawe, po samych publikacji tego raportu spółka nie poszła jakoś mocno do góry i to też nam pokazuje, jakie tu są potężne już oczekiwania co do spółki Budimex. My oczekujemy po prostu, że te wyniki będą bardzo mocne, stąd też te wysokie wskaźniki i stąd też ten wysoki wzrost, jeżeli chodzi o spółkę Budimex. Jeżeli oni zaczną pokazywać dosyć płaskie te dynamiki wzrostu, no to podejrzewam, że inwestorzy bardzo negatywnie na to zareagują, więc na to myślę, że warto, warto zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o zysk netto, wzrost jest efektem wyższych przychodów ze sprzedaży i poprawy rentowności operacyjnej segmentu budowlanego. A same przychody 2,8 miliarda złotych. Jeszcze raz możemy się tutaj cofnąć, że te przychody też fajnie nam urosły, czy to rok do roku, czy to kwartał do kwartału. Zauważmy, że cały czas mamy lekki, ale jednak wzrost, wzrost tych przychodów. No i patrząc na pozostałe dane, zysk operacyjny 295 milionów, wartość kontraktów podpisanych przez Budimex w czwartym kwartale to jest prawie 4 miliardy Złotych i to jest myślę, że ciekawa informacja, bo jeżeli chodzi o te kontrakty podpisane, to zauważmy, że oni, że oni tutaj rocznie podpisywali na 7, 8, 9 miliardów. Przez pierwsze 3 kwartały 23 roku to było 4,5 miliarda, no a teraz mówimy, że prawie 4 miliardy w tym samym czwartym, w samym czwartym kwartale. Więc wynik też bardzo dobry. Oczywiście, pewnie pomogło pomogło podpisanie umowy na Rail, Rail Baltica na Łotwie, Budimex informował o tym, że, że podpisali ten kontrakt, wartość umowy to jest 3,7 miliarda złotych netto, to będzie wykonywane przez, przez wiele lat i to nie idzie taka cała do Budimexu oczywiście, tylko do konsorcjum, w którym jest też też między innymi właśnie spółka, spółka Budimex. No i to jest bardzo duży kontrakt zagraniczny. Zauważmy, że Budimex no już jest tak potężny, w, bardzo potężny w Polsce. Zaczyna coraz śmielej wychodzić na zagranicę, bo są i Czechy i teraz, teraz Łotwa. no Kto wie, może za parę lat nie zdziwię się, jeżeli Budimex będzie takim naprawdę znaczącym graczem, jeżeli chodzi o budownictwo w tej Europie Środkowo-Wschodniej, jeżeli będą chcieli dalej wychodzić na tę zagranicę. Oni mówią obecnie, że zagranica jest raczej uzupełniona Uzupełnieniem jakby ich działalności, uzupełnieniem tego, co, co robią w Polsce. kto to wie, co tutaj się wydarzy za, za, parę, za parę lat. Zwłaszcza, że ten kontrakt no, jest bardzo potężny. Tak? Rail Baltica to jest taka. Potężna, e, potężna część transeuropejskiego korytarza, które ma łączyć, no tak naprawdę Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, a nawet w dalszej perspektywie Finlandię, więc to jest naprawdę przepotężna, e, przepotężna inwestycja, no i w tej inwestycji jest też Budimex, myślę, że to jest też dobre ze względu na know-how, to znaczy oni też się podejrzewa, mimo tego, że to jest już duża spółka, to czegoś się nowego też nauczą, realizując tak potężny kontrakt w tak wielkim konsorcjum, bo w tym konsorcjum jest naprawdę kilka kilka istotnych istotnych firm. Więc ja ten kontrakt na ten kontrakt patrzę bardzo bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi jeżeli chodzi właśnie o właśnie o Budimex idąc tutaj patrząc dalej Pozycja gotówkowa netto grupy to jest 3,8 miliarda złotych, czyli ta pozycja gotówkowa też jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Zauważmy, że wcześniej ta pozycja gotówkowa to było 2,9,33 3, miliarda, teraz 3,8. No więc znowu y, można powiedzieć, że mamy z czego płacić dywidendę. Tak to, tak to myślę, że można określić. I po tej dywidendzie jeszcze nam naprawdę dużo tych pieniędzy zostanie. No też w zależności od tego, jaka ta dywidenda, y, jaka ta dywidenda będzie. Portfel zamówień do realizacji osiągnął wartość 13,1 miliarda złotych, i zauważmy, że ten portfel zamówień cały czas się trzyma na poziomie mniej więcej tych 13, y, 13 miliardów złotych. No rocznie. Budimex już robi te 9-10 mili miliardów więc można powiedzieć, że ten portfel zamówień to jest na rok i no, kilka, kilka miesięcy więc to też nie jest tak, że utrzymywanie cały czas tego samego portfela zamówień jest takie w 100% dobre dla Budimexu, no bo jeżeli oni chcą się przychodowo rozwijać to ten portfel zamówień po prostu siłą rzeczy musi się lekko, lekko zwiększać, zobaczymy jak to będzie w dalszych kwartałach teraz no, przekroczyli te 13 miliardów złotych więc to jest myślę, że dobra informacja, no oprócz tego też już od początku roku zaczęli podpisywać fajne kontrakty, bo tutaj mówimy na razie o wyborze oferty Budimexu, u budowa węzła drogowego, czyli jeszcze nie jest kontrakt, ale już mamy wybór 200 milionów złotych, więc myślę, że ciekawa kwota. Wybór oferty zaprojektowanie i wybudowanie robót, wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych podstacji na linii kolejowej, czyli tutaj też ten segment kolejowy wchodzi, w, to są właśnie 200, prawie 200 milionów złotych, też projekt i budowa drogi ekspresowej S12 i tutaj ja mówię tylko to co, to, co podpisali, bądź gdzie mają wybraną ofertę od początku tego roku i tutaj mówimy prawie 370 milionów złotych netto, to jest na razie oferta na, oceniona najwyżej, tak? Jeszcze nie kontrakt, tak jak wybór oferty, to jeszcze nie jest kontrakt, ale już jesteśmy, jesteśmy dosyć blisko, no, albo nawet może powiedzieć, bardzo blisko tego, tego kontraktu, więc ten portfel zamówień już się tak naprawdę tutaj uzupełnia nam. No co ciekawe, spółka mówiła o tym jeszcze w 23 roku, w listopadzie, że 24 może być trudny dla branży budowlanej. Możemy spodziewać się spowolnienia w ogłaszaniu nowych postępowań przetargowych. Tutaj wskazują na to, że, że to jest, znaczy problemem mogą być wybory, w tym roku wyborczym jest pewne wstrzymanie, no na ten moment jeszcze nie mamy tak naprawdę startu tej kampanii wybor, wyborczej odnośnie samorządów, no ale już niedługo pewnie ona się zacznie, no i to też może być pewien problem, bo o ile później mamy wybory europejskie do Europarlamentu, to myślę, że na budyniach jakoś nie będzie mocno wpływało, no to jeżeli chodzi o samorządy, no to jednak to jest to jest ten sektor, który często no, ogłasza przetargi, na których, w których Budimex może też startować, więc i są to istotne wybory dla Budimex. i rzeczywiście może to lekko spowolnić, właśnie w tym, w, w tym kwietniu, jeżeli chodzi o nowe przetargi. Zobaczymy, chociaż GDDK ja powinna dalej ogłaszać te, te przetargi. Mówią o tym, że uruchomienie środków z KPO nastąpi prawdopodobnie na przełomie roku, więc będą widoczne w pierwszym półroczu 2024 roku. To będzie miało znaczenie dla branży budowlanej. Rzeczywiście te środki są już są już tutaj uruchamiane. No i tutaj też wskazuje na to, że wykorzystanie tych środków z KPO do końca 2026 roku stanowi wyzwanie. Jestem przekonany, że podobnie jak miało miejsce w poprzedniej perspektywie uni unijnej, przy wsparciu, dobrym dialogu z naszym zamawiającym, branża jest w stanie temu wyzwaniu sprostać. Czyli tutaj. Prezes, obecny prezes Budimexu jest lepiej do tego nastawiony, bardziej pozytywnie niż poprzedni prezes spółki Budimex. No, w każdym razie ja myślę jednak, że bez jakiegoś wydłużenia tego terminu no, będzie, będzie tutaj bardzo ciężko. No i też mówią o tym, że priorytetem właśnie jest polski rynek, kontrakty zagraniczne są, są wsparciem. Kamieniem milowym dla grupy było wyjście właśnie na rynki zagraniczne więc tutaj no, zobaczymy jak to będzie dalej, prawdopodobnie to nie jest ostatnie wyjście jeżeli chodzi o Budimex, no ja tutaj tak myślę, że jak każdy z nas raczej każdej firmie, która wychodzi za granicę, która chce coś znaczyć na tej arenie, no na razie Europy Środkowo-Wschodniej zawsze, zawsze się kibicuje też oczywiście oczywiście kibicuje no tutaj biorąc pod uwagę Budimex, zauważmy pod względem finansowym wszystko się zgadza pod względem portfela zamówień pod względem przychodów, zysków czy podpisanych nowych zamówień, wszystko się zgadza. Ale pamiętajmy o tym, że Budimex no jest już bardzo wysoko, nie ma co, co ukrywać. Chociaż gdybym robił ten materiał dwa miesiące temu, powiedziałbym dokładnie, czy trzy miesiące temu, powiedziałbym dokładnie to samo, a w międzyczasie dali zarobić 30%. tak Więc tutaj no Budimex trochę staje się zakładnikiem tego swojego, swoich bardzo dobrych wyników i tutaj jednak już inwestorzy oczekują tych bardzo dobrych wyników. Ja podejrzewam, że na samych wynikach, nawet jeżeli one będą świetne, nie będzie będzie jakichś wzrostów, tak jak mieliśmy to przy okazji czwartego kwartału, więc tutaj raczej, raczej patrzymy na taki długotrwały trend, a nie na, na jakieś wystrzały właśnie przy wynikach finansowych. Jedynie moim zdaniem te wyniki finansowe ewentualnie mogą spowodować mocny spadek kursu w momencie, kiedy nie byłyby aż tak wysokie, jakiego, jakich oczekują inwestorzy. No, myślę, że tutaj inwestorzy już oczekują tego, że wyniki będą dużo, dużo lepsze rok do roku i że te, czy to zysk netto, czy, czy przychody dalej będą mocno rosły. Jeżeli to będzie, jak mówię, płaski wzrost albo jakiś lekki jednocyfrowy wzrost, no to moim zdaniem będzie to przyjęte bardzo negatywnie, co zobaczymy oczywiście na, na kursie. W każdym razie na razie na ten moment Budimex się... Mocno, mocno tutaj rozwija. A drugą spółką, o której chciałem powiedzieć, jest spółka Mirbut. Mirbut to też spółka, spółka budowlana też tutaj tych segmentów kilka jest, jak mówiłem, oni weszli, weszli w, w kolej, ale jakieś na przykład stadiony też między innymi chociażby, chociażby budują, no tutaj spółka dużo mniejsza, 750 milionów kapitalizacji, więc, więc te, ta, ta spółka jest dużo mniejsza, no i zauważmy, że rok do roku te wyniki już nie są aż tak dobre, jak w przypadku spółki, spółki Budimex, bo w 2022 zrobili 3,3 miliarda, teraz za ostatnie 4 kwartały, czyli 3 kwartały 2023 i 4 2022 mają troszeczkę Ponad te 3 miliardy i też mają słabszy wynik netto, więc tutaj ta jest spółka, która te wyniki ma trochę słabsze. Oni też płacą dywidendę, tam dywidenda zależy od zysku jednostkowego. Ta dywidenda nie jest jakaś strasznie wysoka 26 groszy przy kursie 8 zł, ale w się też to nie jest tak bardzo wysoko przy kursie ponad 600 zł, 16, 16 czy, czy, czy 17 zł. W każdym razie tutaj nie mamy jeszcze wstępnych wyników za sam czwarty kwartał ale co do tego czwartego kwartału sam jestem ciekawy jak to, jak to będzie wyglądać bo Mirbud, to jest fajne w Mirbudzie że oni nas informują o takich takie miesięczne podsumowania dają no i jeżeli chodzi o grudzień mamy informację, że wartość portfela zamówień 4,6 miliarda złotych no to jest w końcu jakiś wzrost tego portfela zamówień bo jak sobie zobaczymy na ten portfel zamówień to zauważmy, 22 rok to jest taki, różnie to wyglądało jeżeli chodzi o ten portfel zamówień, ale 23 to jest ta czerwona linia, od początku roku ten portfel zamówień spadał. T ten wykres jest o 4 miliardów, także to nie jest tak, że nie wiem, w listopadzie praktycznie nie było tam portfela zamówień, absolutnie nie, on jest od 4 miliardów, ale w końcu coś się uruszyło, w tym grudniu mamy jakiś wzrost, to jest taka myślę, że pierwsza jaskółka odnośnie, odnośnie samej spółki Mirbud. No te 4,6 miliarda, zauważmy, że biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę Mirbud, o to im da półtora roku mniej więcej, jeżeli chodzi o, o przychody. Więc sytuacja jest, myślę, że dosyć podobna jak w Budimeksie. W się też mniej więcej to jest półtora, półtora roku, więc no muszą budować ten portfel zamówień, ale też nie aż tak na gwałt, to znaczy to też nie muszą tak mocno brać udziału w tej wojnie cenowej, bo w tym momencie, no jednak ze względu na to, że chociażby na kolei nie mamy, nie mamy kontraktów, że w budownictwie energetycznym nie mamy kontraktów, to to robi się tłoczno w tym budownictwie, jeżeli chodzi o drogi autostrady I, i jest dużo więcej w tym momencie spółek, które chcą startować w tych przetariach przez to, no jest też presja na marże, no bo bardzo często tam jest tak, że jeżeli chodzi o jakieś kontrakty, to wybieramy pod względem tego po prostu, kto da mniej. Więc to jest ten problem, czy te kontrakty będą tak marżowe jak te poprzednie kontrakty, które podpisywali jeszcze, nie wiem, dwa lata temu powiedzmy, no tutaj mam pewne, mam pe pewne wątpliwości, co do obecnego budowania właśnie tego portfela portfela zamówień w każdym razie jeżeli chodzi o ten portfel zamówień tak jak mówiłem on się w końcu zwiększył w tym grudniu też na początku roku mamy informację o podpisaniu umowy na modernizację infrastruktury drogowej 90 milionów złotych Mirbud z koblernią to robi koblernia to jest spółka zależna spółki Mirbud też mamy wybór oferty, na razie to jest wybór oferty, na budowę i przebudowę obiektów zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy, prawie 100 milionów, więc coś tam się buduje, coś tam próbują, próbują budować. I też mamy informację o tym, że Mirbud i spółka z grupy Panatoni, oni z Panatoni często współpracują, znaczy budują dla, dla Panatoni, wnioskuje do Łokiku o w sprawie wspólnego projektu magazynowego, czyli to ma być ich wspólny wspólny projekt Mirbudu i Panatoni. No i tutaj mówimy, że, że no, PG Dacz, czyli ta spółka, w której jest Panatoni, Mirbud i Marwiliska zamierzają zrealizować wspólny projekt w branży nieruchomości, wybudowaniu obiektu magazynowo-logistycznego, którego powierzchnia będzie wynajmowana podmiotom trzecim. Więc myślę, że to jest też ciekawa, ciekawa sprawa. Razem z Marywiliską to, to to robią, która też oczywiście jest w Mirbudzie. No, wniosek wpłynął na koniec grudnia 2023 roku. Zobaczymy jak to jak to będzie, myślę, że informacja jak najbardziej jak najbardziej pozytywna. No i też mamy informację o tym, że jest wybór oferty na przebudowę infrastruktury drogowej, tak, czy jeszcze nie, nie kontrakt, ale wybór już oferty, 150 milionów, no więc tutaj tak samo jak Budimex, tak samo Mirbud buduje ten swój portfel, portfel zamówień. No to do samego czwartego kwartału, no to, no to też pamiętajmy o tym, że Mirbud to jest grupa kapitałowa, w której ma swoją spółkę deweloperską, JHM Development i oni też właśnie miesięcznie mówią nam o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przekazania mieszkań. Przypomnę, że wśród deweloperów jest tak, że najpierw sprzedajemy jakieś mieszkanie, później po paru kwartałach je przekazujemy i w momencie tego przekazania my pokazujemy wyniki finansowe. Także jeżeli chcemy wiedzieć, jakie są wyniki finansowe dewelopera, to warto patrzeć na te przekazania. Jeżeli chodzi o przekazania, to od początku roku tych przekazań było 416, ale w samym, w samym czwartym kwartale, tutaj już patrzę na moje notatki, 298 tych przekazań. Z 416 prawie 300 było w czwartym kwartale, czyli ten czwarty kwartał będzie ciekawy pod względem właśnie segmentu deweloperskiego który jest wyżej marżowy, tam pewnie chodzi w dużej mierze przekazywali inwestycje w zakopanem, która też myślę, że powinna być na fajnej, fajnej marży. Oni nawet mogli to już w drugim kwartale przekazywać, to się przeciągnęło na trzeci i tak naprawdę na czwarty kwartał. Więc tutaj ten czwarty kwartał bardzo interesujący właśnie pod względem samej deweloperki. No biorąc pod uwagę te segmenty, to zauważmy, że pod względem przychodów, no, działalność budowlano-montażowa jest najbardziej istotna, inne praktycznie się nie liczą. Czy to działalność deweloperska, czy wynajem nieruchomości inwestycyjnych, czyli tam marvel one się, się praktycznie nie liczą. Ale już pod względem marży to zauważmy, że y, działalność deweloperska to jest y, marża brutto na sprzedaży w okolicach 30%, gdzie działalność budowlano-montażowa to jest okolice 7, 7%. Co to oznacza? Ano to oznacza, że w pierwszych 9 miesiącach zrobiliśmy z budowlanki 2 prawie miliardy przychodów, z deweloperki niecałe 50 milionów, ale na zysku brutto to y, sprzedaż usług budowlano-montażowych 135 milionów, deweloperka 14 milionów. Więc ta, widać, że ta marża jednak wpływa trochę na, na ten zysk i pod względem zysku z samej działalności deweloperskiej no ten czwarty kwartał naprawdę powinien być mocny najmocniejszy właśnie z tych wszystkich kwartałów jeśli chodzi o działalność deweloperską jest deweloperka myślę, że może trochę jednak ważyć w tym zysku oczywiście w tym sensie takim pozytywnym w samym czwartym kwartale. W przychodach pewnie nie, no ale to ze względu na to, że oni główne przychody mają być właśnie z tej działalności budowlano-montażowej. -budowlano więc jestem tutaj optymistycznie nastawiony pod względem właśnie deweloperki na sam czwarty Czwarty kwartał. Ostatnio też, oczywiście, podpisywali te aneksy waloryzy, waloryzacyjne do umów z GDDK. to o czym mówiliśmy na początku i rzeczywiście były, były podpisane te, 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 te aneksy, więc to jest informacja, oczywiście, oczywiście, pozytywna. No, mówią, że 24 będzie podobny do 23 pod względem przychodów. Chcą utrzymać marżę powyżej 8% i mówią tak w 23 pewnie będzie 10% spadek przychodów i tak też szacują na sam czwarty kwartał czyli czwarty kwartał też powinien być spadek 10% jeżeli chodzi o przychody ale marże brutto na sprzedaży chcą utrzymać powyżej 8% tam była w okolicach 8,5% jeżeli chodzi właśnie o tę marżę brutto i mniej więcej to chcą utrzymać i też w, w 24 to jest taki ich, ich cel, żeby, żeby powyżej 8%. Czyli no to oznacza, że ten 24 powinien być bardzo podobny do 23. No więc pytanie, czy, czy tutaj, jeżeli chodzi o, o samą spółkę. Będzie jakiś taki większy rozwój? No, pod względem wyników finansowych podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że, że to będzie mniej więcej to samo rok do roku. Zresztą sama spółka właśnie, właśnie o, tym, o tym mówi. No, też biorąc pod uwagę ten portfel zamówień, oni wskazują na to, że spodziewali się wzrostu portfela na koniec roku, ale, przed, ale poinformowali, że nie nastąpi to z uwagi na wykluczenie z postępowań przetargowych przy S19, S16. Trwają procedury odwoławcze w tej Krajowej Izbie Odwoławczej. No, niestety, ale czasem tak jest właśnie, że, że, że są. Te, te odwołania. No chociażby były ostatnio informacje, że oferta POR zostaje najkorzystniejsza na S16 Barczewo Biskupiec. No i tutaj Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzyła trzy odwołania, oddaliła wszystkie. GDDKiA otrzymała 7 ofert, wszystkie przekroczyły budżet. Najtańsza była oferta Kobylarni i Stecolu i Kobylarnia no to jest spółka zależna Mirbudu. Druga to był Polimex i trzeci był POR. No i dwaj tańsi wykonawcy odwołali się do Krajowej Izby Odwoławczej, no ale, ale jednak utrzymał się wybór spółki POR. Tutaj było 55% waga cena, a 45% kryteria poza Poza cenowe. No szkoda, bo oczywiście kilkaset milionów to jest jednak kontrakt na, na kilkaset milionów. Też była informacja o S19, lutcza do marca i tam też była odwołanie, ale firma Colin jako najkorzystniejsza, która została wybrana, pozostaje. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołania dwóch, dwóch wykonawców. No, i tutaj mówimy o tym, że yy, ta oferta na 1,4 miliarda to była druga oferta pod względem ceny. Taniej było w Mirbudzie i Kobelarni. I to jest też ciekawa sprawa została odrzucona z uwagi na niezgodność z warunkami zamówienia. To jest dla mnie dziwne, no bo jednak Mirbud to jest spółka, która od wielu, wielu lat w takich przetargach uczestniczy, więc taki błąd, żeby im się z, z, zrodził i to na tak potężnym kontrakcie tu mówimy 1,4 miliarda, to była ta najlepsza, najlepsza oferta. No niestety. Niestety tutaj to odwołanie no, nie zostało rozpatrzone pozytywnie. No też mówimy o tym, że jeżeli chodzi o S19 na białym, koło białego stoku, to Krajowa Izba Odwoławcza też pozostawiła to bez, bez zmian, czyli UniBEB będzie miał ten kontrakt, to oferta z najniższą ceną. Od tego rozstrzygnięcia odwołało się Mirbut i Kobelarnia, druga najniższa cena, ale niestety to odwołanie nie zostało rozstrzygnięte pozytywnie. Więc było kilka odwołań, no niestety niekorzystne dla, dla spółki Mirbud, więc to jest można powiedzieć taki, taki minus. Jeżeli chodzi o samą spółkę, na co ja tutaj będę patrzył na pewno przy tych wynikach finansowych. W wynikach finansowych oni mają należności przeterminowane, czyli to co im się należy, tak, ale już jakby faktura minęła, a dalej im nie mają zapłacone. I jak to będzie z tymi należnościami przeterminowanymi? Bo tak, należności przeterminowane takie do 3 miesięcy moim zdaniem to, to, to nie są jakieś takie istotne, ale takie, które są już powyżej 12 miesięcy, no to możliwe, że jakieś odpisy trzeba będzie tam robić. Zauważmy, że oni mieli przeterminowanych należności 214 milionów złotych, ale w odniesieniu do powyższej tabeli już zostało uregulowane ponad... 6 60,5 miliona złotych z tych należności przeterminowanych, tak, do dnia wypuszczenia raportu. No, ale to jest coś jednak, na co ja będę patrzył, bo te przeterminowane powyżej 12 miesięcy, 118 milionów, co 19 prawie, gdzie wcześniej to było 26,6, więc to jest coś, na co na pewno będę zwracał uwagę przy wynika za czwarty kwartał, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi właśnie o spółkę, spółkę Mirbud, tak, czyli tutaj Biorąc pod uwagę te dwie spółki, mocniej pewnie będzie się rozwijał Budimex, ale to też widać po wskaźnikach CZ25, gdzie przy Mirbudzie ten cena do zysku jest na, tam na poziomie 8,6, więc tutaj też widzimy, że pomimo tego, że ten wskaźnik w Budimexie jest dużo wyższy, to jednak ta spółka mocniej rosła, przez ostatnie 12 miesięcy Mirbud dał zarobić 60%, nie liczymy oczywiście tej dywidendy, Budimex 130%, dlatego właśnie, że liczymy tutaj na mocniejszy wzrost. Czy rzeczywiście tak będzie? No zobacz My. W każdym razie, gdyby tego wzrostu mocnego w Budimeksie nie było, to na pewno na kursie zostanie to e, będzie to odczuwalne i to, i to bardzo mocno. Chociaż na ten moment nie widzę jakichś takich sygnałów zatrzymania, jeżeli chodzi właśnie o, e, właśnie o Budimex. W Mir budzie raczej 24 powinien być jak mniej więcej jak 23. I to wszystko, co miałem dzisiaj do przekazania. Dzięki bardzo standardowo życzę samych zysków. Cześć, trzymaj się!